Dzień dobry Państwu. Telewizja w Polsce.pl. Arkady Saulski, to jest program Wywiad Gospodarczy. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Piotr Napierała, historyk, wykładowca na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Witam pana doktora serdecznie. Dzień dobry. No i dzisiaj porozmawiamy o czymś, co nie jest poruszane w ostatnim czasie zbyt często. Od 24 lutego, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, dużo mówimy rzeczywiście o sile militarnej, taktyce, strategii, technologii, sankcjach gospodarczych, ale nie mówimy o czymś, co się nazywa soft power. No i właśnie, panie doktorze, czym jest to soft power i co odróżnia soft power od tej no, tak zwanej hard power? No właśnie, wiele osób myśli, że soft power to są czynniki ekonomiczne. Czynniki ekonomiczne, nacisk gospodarczy to jest też hard power. To, że to hard power to nie jest tylko broń. Soft power to jest dopiero atrakcyjność kulturowa. To jest coś trochę nieuchwytnego. Jest związane troszkę z tym, co się nazywa w anglosaskiej przynajmniej tradycji public diplomacy. To jest to, co można powiedzieć uprawia się w tym znaczeniu, że zobaczcie, możecie być tacy jak my. To wszystko się sprowadza do takiej identyfikacji troszeczkę. Więc można powiedzieć, że soft power miała na przykład Polska, Rzeczpospolita, znaczy korona w ramach Rzeczpospolitej miała pewną soft power w tym sensie, że na przykład elity litewskie lub ruskie, w sensie białoruskie, jak dzisiaj mówimy, one chciały być trochę jak nasza szlachta. To na dobre czy na złe, ale soft power to jak najbardziej był. W XVIII wieku mamy na przykład szlachtę francuską, ale przede wszystkim francuskich intelektualistów. I jak Voltaire słusznie zauważył, bo on był jednym właśnie z takich wyjątkowych osób, mówił o tych 50 wyjątkowych pisarzach i myślicielach francuskich, którzy są, jak on powiedział, jedynym powodem, dla którego Francja jest taki kroczek przed innymi narodami. Innego powodu nie ma. I taka była rzeczywiście prawda. Ludzie przybywali do Francji, mówiono, że to, co nie jest clair, to nie jest français, tak? To, co nie jest jasne, przejrzyste, nie jest francuskie. Pisano w bardzo taki przejrzysty sposób. Wszyscy naśladowali ten styl pisarski. Niestety w XIX wieku ludzie zaczęli naśladować Kanta i Hegla i pisać niezrozumiałe teksty. Ale wcześniej to było właśnie to, że pisać w jasny sposób, tak żeby każdy zrozumiał, żeby to było jeszcze zabawne, dowcipne. To był jak najbardziej soft power i z tym, i mimo że Francja nie wdrażała reform, Ludwik XV nie wdrażał za bardzo reform, to i tak Francja uchodziła za kraj postępowy, nie będąc nim. Także specjalnie. Także to jest w ogóle bardzo ciekawe. Holendrzy na przykład, ich sposób życia, to, że oni wymyślili urbanizm, wymyślili dom, tak jak dzisiaj go rozumiemy, to, że inni też chcieli w ten sposób, że wielkość to nie tylko wielkość demograficzna, że to jest także przemyślność, to jest merytokracja. I to, że to było kojarzone z Holandią, to dało im ogromną dywidendę. Słowo same soft power pochodzi od Josepha Nye'a, który w latach 90. zaczął rzeczywiście teoretycznie to robić, ale jak państwo widzicie, avant la lettre, czyli przed literą, przed nazwą, już to było zawsze. Aleksander Macedoński, jego ojciec Filip Macedoński, to był barbarzyńca, który chciał być Grekiem, prawda? To jest właśnie to. No więc Joseph Nye w latach 90. wymyślił właśnie to słowo soft power, czyli miękką siłę. I on mówił w przykładzie takim, że idealny soft power Amerykanie by mogli mieć na przykład w Afganistanie, gdy ułamek tego, co wydają na zbrojenia, wydali na szkoły. I w ten sposób Afgańczycy nie tylko by mieli przyswojony zachodni sposób życia, ale byliby też wdzięczni, że zbudowano dla nich szkoły, więc ten wielki szatan Stan Zjednoczony chyba nie jest taki zły, gdy zadbano o ich przyszłość, prawda? Czyli z tego, co pan doktor mówi, wynika, że rzeczywiście metoda stosowania soft power istniała już no, w antyku, tak? Bo przecież wspomnieliśmy tutaj, otarliśmy się o Aleksandra Wielkiego. Natomiast ta kodyfikacja nastąpiła dopiero w latach 90. No i od razu mi się nasuwa takie pytanie, dlaczego tak późno? No po prostu nie było dobrej nazwy na to, natomiast to istniało zawsze. Atrakcyjność kulturowa i to, że się tym jakby wygrywa. No my na przykład żyjemy w świecie, w którym się coraz więcej mówi o ekonomii. Mamy kraje, które zastąpiły w ogóle swoją politykę zagraniczną gospodarką, myśląc, że tak można. Niemcy tak zrobili na przykład. Oni myślą, że gospodarka rozwiąże wszystkie problemy. Gospodarka to też jest hard power. Zapominamy na przykład, że brak wyobraźni, brak właśnie public diplomacy to też jest ogromny problem, że Niemcy za bardzo mają problem z tym. Więc oni są silni w gospodarczym oddziaływaniu, słabi są w hard power, tym wojennym hard power dosyć i słabi są w tym
słabi są w tym oddziaływaniu kulturowym. Chiny na przykład, o których mówimy, że są takie potężne, one są słabe, ekonomicznie bardziej słabe niż myślimy. Jeżeli chodzi o sprawy militarne też. To jest nadal 1 miliard nędzarzy i 300 milionów ludzi żyjących na poziomie Polski lub Węgier. Więc naprawdę nie ma przez... Oni niszczą tylko już własną kulturę, nie niszczą już własnej gospodarki. Także postęp jest, brawo, ciągło. Czyli natomiast... można powiedzieć, że niszczą to, co mogłoby rzeczywiście stanowić soft power ich. Dokładnie, a przy okazji niszczą swoją soft power, bo kulturę nadal niszczą, wyrzekają się jej. Ten neokonfucjanizm, jaki oni głoszą, to w ogóle nie jest konfucjanizm. Także poza tym oni by mogli być nawet liberalni, gdyby poszli w taoizm. Taoizm południowych Chin, w XV wieku się to rozstrzygnęło. Oskar Weigel, wybitny niemiecki historyk, powiedział, że w XV wieku oni mogli równie dobrze pójść w liberalizm oparty na taoizmie, że ważna jest droga, a nie cel. No to jest taoizm i to jest bardzo liberalny sposób myślenia. Zresztą Rosja też mogła pójść w liberalizm w XV wieku, wybierając Republikę Nowogrodzką, a nie Moskwę. No ale to już są ich jakby wybory, natomiast, bo można być też autorytarnym i próbować robić soft power, ale jest to trudne. Dlatego autorytarne można, ale dlatego autorytarne kraje mają trochę z tym problem, bo oni mają łatwy soft power tylko na tym znaczeniu, że spotkają się z jakimiś barbarzyńcami. Na przykład państwa te greckie, one były autorytarne w większości, ale no chciano być tacy jak oni. I Filip Macedoński, ojciec Aleksandra przykładem. No to przejdźmy do sedna, ponieważ no nie ukrywam i nie ukrywałem, kiedy zapraszałem pana doktora, że no nadal będziemy tą rozmowę toczyć wokół tej sytuacji ukraińskiej i polskiej. No i właśnie chciałem zapytać, skoro już udało nam się zdefiniować, czym naprawdę jest soft power, no to czy Polska taką soft power dysponuje? Oczywiście, jak najbardziej. Przecież Ukraińcy chcą być nami generalnie, chcą być tacy jak my. Nie w nami, w sensie stać się Polakami, ale chcą być tacy jak my, chcą powtórzyć ten sukces, bo to jest sukces mimo wszystko. My lubimy tutaj narzekać oczywiście, ale oni zobaczyli trochę Zachodu, tak jak my wcześniej trochę zobaczyliśmy Zachodu. Zobaczyliśmy, że powinniśmy oczekiwać od sytuacji na tej zasadzie, że dobra płaca za dobrą pracę, a nie jakieś tutaj układziki, jakieś korupcje, jakieś oligarchowie, że tego powinno nie być. Ukraińcy przejrzeli na oczy i to jest najważniejsza rzecz, jaka się w tej chwili dzieje w tej wojnie, że nie chcemy tego ruskiego miru, nie chcemy tego ruskiego świata. Chcemy wolności, chcemy i z wolności wynika dostatek, ale chcemy też wolności dla samej wolności, że człowiek oddycha pełną piersią. Czyli krótko mówiąc, realizuje się to, o czym mówił bodajże Józef Piłsudski, że cele Polski są na wschodzie, tylko że my możemy te cele realizować nie tylko przy pomocy gospodarki, ale też właśnie tej soft power, o której pan doktor mówi. Ja bym z Piłsudskim był ostrożny, bo on w traktacie ryskim troszeczkę zdradził Ukraińców, więc tego nie powinniśmy takich tutaj tak za daleko farfetched to troszeczkę jest, ale do tego jakiegoś stopnia to jest prawda. Poza tym w dzisiejszych czasach jest tak, że Ukraińcy widząc nas, no widzą no, bratni naród słowiański, który zrealizował część tych rzeczy, które oni by chcieli zrealizować, więc to jest taki żywy przykład, to nie jest jakiś abstrakt, to nie jest jakaś abstrakcja dla nich. To jakby mógł pan doktor wymienić właśnie te elementy polskiego soft power, które są no, atrakcyjne dla Ukraińców, no ale też nie ukrywajmy, że mamy też innych sąsiadów na wschodzie, prawda? I czym moglibyśmy, że tak powiem, ja wiem, że pan doktor tego bardzo nie lubi, ale czym moglibyśmy grać, że tak powiem? Nie, no na zasadzie, że polityka to nie gra. Polityka to jest życie, to jest to, kim my jesteśmy i to jest poważna sprawa. Natomiast mam wrażenie właśnie, jak ktoś nadużywa tego słowa gra, to troszeczkę niepoważnie. Natomiast no, faktycznie, no, jeżeli chodzi o atrakcyjność kulturową, można to promować, można mówić, że zobaczcie, my też się kłócimy, ale nie mamy jakichś oligarchów, tak? Poza tam jakimiś wyjątkowymi zaczynków, które się na tym etapie zakończyły. U nas jednak mimo wszystko jest bardzo często, częściej niż myślimy, godna płaca za godną pracę. Także i to nie tylko o to chodzi, też oddychamy, nie boimy się, mamy wolność słowa. Są jakieś może drobne problemy, ale nie ma kraju, który nie ma problemów. Ale co innego niż kraj, który ma drobne problemy, a co innego kraj, który jest rządzony przez oligarchów, antypatriotów, prawda? Na przykład. Oczywiście, a czy też na przykład elementem tego soft power jest
to, jak Polacy się zachowali tak bardzo spontanicznie, bo przecież nikt tego z góry nie nakazywał, ale zachowywali się od pierwszych dni wojny, ja to bardzo dobrze pamiętam, postawa po prostu naszych rodaków, przyjmowanie uchodźców z Ukrainy do swoich domów, wielka praca też no, urzędników państwowych, nie oszukujmy się, którzy byli postawieni w bardzo trudnej sytuacji. Czy to jest też soft power, który jakoś tam będziemy mogli go zdyskontować w przyszłości w relacjach z Ukrainą albo z innymi krajami? Tak, oczywiście. Przyjęliśmy prawie 3 miliony ludzi. Z tego większość przyjęli Ukraińcy już mieszkańcy w Polsce, ale mimo wszystko oczywiście jak najbardziej przyjęto, wielu też przyjęli Polacy rdzenni i oni przyjęli ich do własnych domów, czyli podzielili się swoimi domami. To jest wonderful soft power, można tak powiedzieć. Cały świat nas podziwia. Musimy sobie też z tego zdać sprawę. Cały świat niezamordystyczny nas podziwia. No i to jest oczywiście też ta sprawa, że Polacy mieli ambicje udowodnić, że jesteśmy, że jeżeli przyjdą prawdziwi uchodźcy, to będziemy dla nich dobrzy. Natomiast jeżeli mamy jakieś tu wątpliwości, mamy wątpliwości w 2015 roku, czy oni będą kompatybilni z nami z jakichś różnych powodów, czy to są na pewno uchodźcy, to samo ta gra Białorusi, prawda, cyniczna przy naszej granicy niedawno, tu już jeszcze większe wątpliwości, słusznie. Natomiast kiedy pojawią się prawdziwi uchodźcy uciekający przez prawdziwą wojnę, to oczywiście otwieramy serca i pomagamy. I to jest fantastyczna sprawa. Jestem bardzo dumny z tego, że to tak się dzieje. Jestem w ogóle dumny z tego, że jestem Polakiem, bo to jest, słuchajcie państwo, my jesteśmy królewski szczep piastowy, a nie jakiś postkolonialny twór, jak się teraz często mówi. I mamy stać nas na wielkie gesty. Nie jesteśmy jakimiś ostatnimi, jak się często mówi. No, bardzo piękne słowa. Podpisuję się pod nimi również. Natomiast no, nie kryję, że chcę tak zadać takie pytanie, wokół którego trochę krążę już od pewnego czasu, bo mówimy sporo rzeczywiście o naszych relacjach z Ukrainą i one są bardzo istotne, ale świat nie kończy się na Ukrainie. Świat no, na szczęście nie kończy się tylko na konflikcie u naszych wschodnich sąsiadów. A jak mogłaby Polska jakoś próbować wpływać swoim soft power na no, sąsiadów, z którymi nie mamy tak dobrych relacji jak z Ukrainą. Chodzi mi oczywiście o Białoruś, chodzi mi o Rosję. Czy to jest w ogóle możliwe, żebyśmy naszą soft power, że tak powiem, zarażali tych sąsiadów, żeby to w przyszłości też udało się jakoś poukładać z korzyścią dla Polski? Na Białoruś to właściwie oddziałujemy, już oddziałujemy i stąd są te bunty, prawda? I dlatego Łukaszenka nie może być nawet pewny własnej armii. Rosja niestety jest zbyt oddzielona, ona jest geograficznie zbyt nie do ogarnięcia i ona jest bardzo łatwa do odcięcia, także nie widzę możliwości za bardzo oddziaływania na Rosję. Nawalny pokazał, że można nawet w takich fatalnych warunkach głosić wolność i godność jednostki, ale no niestety oni to muszą raczej zrobić sami. Musimy jakby tutaj się nie obrażać, że on jest Wielkorusem, czy tam lubi ten Krym, czy nie. Musimy troszeczkę podejść bardziej praktycznie do tych spraw. Są ważniejsze rzeczy niż to i wspierać opozycję oczywiście w Rosji. Tylko że to jest praca na lata, bo oni się przekonali sami, że Zachód to zło i że to są nieudane reformy i tak dalej. I zdyskontował te reformy, one były udane tak naprawdę, tylko zdyskontował je ten morderca Putin właśnie. To jest ten problem. Tak, no właśnie to jest ten wielki mit tego dobrobytu eru Putina. Gdy się spojrzy na wartość nabywczą rubla, to ona systematycznie spadała. Ale to jednak sugeruje pan doktor, że można by jakoś próbować, ja nie mówię dogadać się z Rosją, ale wpływać na Rosję tak, żeby no, umacniać naszą pozycję, jak Amerykanie mają takie powiedzenie, nudge in the right direction, szturchnąć we właściwym kierunku. Bardzo panu doktorowi dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był pan doktor Piotr Napierała. No i pamiętajmy, że soft power to też jest power. To była telewizja w Polsce.pl, wywiad gospodarczy. Bardzo państwu dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.